Dobra, włączam nagrywanie. Przywitaj się. Dzień dobry wszystkim. A teraz, jako że jesteś operatorem, to zapraszam Ciebie za aparat. Będziesz inteligentnym statywem. Chodź, zapraszam. Zamieniamy się miejscami. Mamy włączone nagrywanie, więc Ty trzymasz prosto, a mnie będzie poziomo widać. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na kolejnym materiale. Pomysłem na dzisiaj jest recenzja naszego z Moniką nowego namiotu. Trek 900 w wersji dwuosobowej, samonośnej. Mówię to, ponieważ Decathlon ma kilka wersji tego namiotu. Skąd pomysł na nowy materiał? A, może jeszcze przedstawię tutaj z tyłu operatora. Przedstaw się. Jestem Maciek. Tak, jestem Maciek. Jakieś obce dziecko robi mi za operatora, ale dobrze, że jest, przydaje się. W związku z tym, dlaczego nowy namiot? Coś ma swój początek, coś ma swój koniec. W związku z tym, po 5 latach intensywnej eksploatacji, nam wysiadł nasz namiot Colemana standardowej konstrukcji Iglo, który mieliśmy, cieraliśmy go uczciwie. Nie przyczepię się do tego namiotu, solidnie wykonany, rewelacja była, no niestety po 5 latach przyszedł na niego czas, a dla nas w związku z tym nastąpiła smutna konieczność radosnego nabycia nowego namiotu. I teraz tak, powiem, że jeżeli nie miałem uwag do Colemana, to nie znaczy, że nie miałem uwag w związku z korzystaniem z tego namiotu, co chciałbym, jakie rozwiązania, żeby były w następnym namiocie. No i przyszedł moment wyboru. Tutaj zaoszczędzę Wam czasu i nie powiem, co chciałem wybierać w innych, jakie namioty brały udział w konkursie. Powiem tylko, na czym stanęło. No, stanęło na MSR Huba modelu. No i tak na tym stanęło, że już dalej nie ruszyło, ponieważ ten namiot kosztował 2,5 tysiąca. W związku z tym chciałem mieć jakieś rozwiązania. Dobrze mnie widać? Ty tak kadrujesz, tak patrzę, żeby było w miarę? Tak. Żeby nie było same nogi albo sama trawa? Widać wszystko. Wszystko widać, dobra. W związku z tym stanęło na MSR Huba. Okazało się, że mnie nie stać niestety, ale miałem kilka rzeczy, które bardzo chciałem, żeby następny namiot miał. Mianowicie, jak się jeździ, czy we dwójkę. O właśnie, możesz nawet kadrami manipulować, to będzie takie dynamiczniej. Więc na pewno, jeżeli jesteśmy tak we dwójkę, jak i jestem samemu, to na pewno brakowało mi w zwykłym samonośnym Iglo dwóch wyjść. Dwa wyjścia naprawdę fajnie, żeby były po jednej, po drugiej stronie. Nie ma nic gorszego niż się przewalająca przez nas druga osoba, nawet jeżeli to jest osoba, którą kochamy, a w nocy chce iść za potrzebą, że się przewala do jedynego wyjścia. Poza tym, jak jest się samemu, to już nie ma nic gorszego niż jak jest gorąco, jest 30 stopni, że w namiocie nie ma przewiewu, więc dwa wyjścia chciałem, żeby były, dwa przedsionki w związku z tym też. Coleman nie był ciężki, jak na budżetowy namiot 2800, to się po nizinach da nosić, to się da nosić w plecaku, ale jakby była kurwa moment kupna nowego, to chcieliśmy, żeby ten plecak był ciutkę, troszkę lżejszy, więc udało się też zejść z wagą. Na czym stanęło? Jak już wspomniałem, na Decathlon zrobił model Trek 900, który jest praktycznie kopią tej huby MSR-a. Nie wiem, czy oni to robili na licencji, czy to jest radosna inspiracja, czy też po prostu zawinęli pomysł, ale jest to rozwiązanie praktycznie identyczne i co ważne, bo rozmawiać o pieniądzach, za około 700 zł, mówię to na stan, na początek 2022 roku. Więc dzisiaj pierwsze odpakowanie, pierwsze rozstawienie, pierwszy raz nowy operator, więc będzie na pewno troszkę zabawniej i trochę śmiechu. Więc przejdźmy do opisu, tego namiotu. Waga 1800 gramów, wymiar, czyli tyle co czteropak, a nawet troszkę mniej. Wymiar 40 cm, przybliżmy, zobaczmy, żebyśmy nie kłamali, chodź tu bliżej, zobacz. 40 cm na cm 15 i na cm 15, więc ewidentnie jest rozmiar bardzo kompaktowy. W związku z tym, że tutaj mamy prawie że budżetowy ultralight, w komplecie nie było, ale uznaliśmy, że warto dokupić. Czerwona kropka jest, nagrywamy? Nie. Jako że w komplecie nie było, to uznaliśmy, że trzeba by dokupić, ponieważ ultralight wiąże się z tym, że zazwyczaj zaoszczędzono na grubości podłogi, żeby ta podłoga tyle nie ważyła, ona jest cienka. No to od razu doradzono nam, żebyśmy kupili podłogę pod ten namiot, więc marketing, kupujemy coś osobno za osobne pieniądze. No ale mamy taki, w takim wypadku mamy komplet. Więc nie przedłużając, pierwsze rozstawienie będzie zabawnie, bo ja sam nie mam pojęcia, jak to na dobrą sprawę będzie wyglądało. Zaczniemy od rozstawienia podłogi. Waga jest pomijalna, wymiary pomijalne, więc nie ma potrzeby, żeby to pokazywać. Wchodzimy w turystykę, więc ja powolutku się żegnam z kolorystyką taktyczną, ponieważ produkty taktyczne często lubią lepiej wyglądać niż działać. Więc zobaczmy, jak się rozkłada podłoga.
O, teraz. Ja tutaj już widać, że kształt właśnie jest taki, że to nie będzie, konstrukcja klasyczna iglo. A ja wiem. To wygląda trochę jak peleryna do Batmana. Jakby miał tak spadać. To będzie wejście pewnie. Tak. Tutaj mamy takie tak zwane apsydy, czyli podłogę na przedsionek. Więc wejście będzie tu, tam będą nogi. I rozpakowujemy namiot zasadniczy. Kompresuje się fajnie za pomocą takich ściąganych kamerek. Ciach. I wielka niespodzianka, co my tu w środku mamy. No namiot, tak, bo to tak powinno być. O, zapach nowości. Tu nic więcej nie wypada. Co my tu mamy? Tak jakby troszkę instrukcje obsługi, ale to ten, instrukcje obsługi są dla początkujących. Co zrobisz z instrukcją obsługi? Wywaliłem. I zobaczmy, co nam się tu rozwinia. Jak do kompleksiku tak poukładane. No, jak do kompleksiku. Jakby tak Lego, jak ja składam, to o, tak. O, jakie mamy mega leciutkie aluminiowe śledzie. To waży odpowiednio mniej niż to, co pamiętam z mojego Colemana. No fakt, cena jest trochę różna. Colemana fakt, że kupowałem 5 lat temu, ale zapłaciłem za niego 280 zł. Tutaj jest prawie 700 zł, no ale po 5 latach umówmy się, że troszkę poznałem to, czego chcę. To, żeby nie pogubić, na razie odłożymy tutaj. Ale gumeczek nie żałowali. Czyli na stelaż. Dobra, to nie jest klasyczne iglo, to ja nie mam pojęcia. Ty tak kadrujesz, że tak widzisz, co widać? Czy przykładowo samo moje kolano? Widzę. Niby widać? Widać głowę. Głowę, to pokaż głowę. Stelaż, bo rozstawiamy stelaż. Nie jest to iglo, więc nie mam pojęcia, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale wychodzi na to, że cały stelaż składa się z jednego kawałka. No to miejmy nadzieję, że to będzie intuicyjne. Jeszcze jedna gumka. Może tak z boku stań na góreczce i wtedy powinno być w całości widać, nie? No? Nagrywamy cały czas? Nie kliknąłeś tam przez przypadek stop, jak parę minut temu? Nie. Wszystko intuicyjne, nie trzeba nic w stelażu łączyć. Kształt jeszcze mi nic nie przypomina. I dobrze, stelaż mamy zrobiony. Teraz pytanie, co to oznacza? To jest ta część śmieszna. Top. Dobra, ja tutaj widzę ten kolory, prawdopodobnie gdybyś poszedł bliżej. Jeszcze bliżej. Jest bliżej, zbliżyłam. Ty nie możesz tu bliżej, ten aparat nie ma zbliżenia. Ty, ma zbliżenie. No faktycznie, dobrze. No to coś nowego, dobra. No, chyba. Najprawdopodobniej kolory taszemek będą oznaczały miejsce, w którym my tutaj wchodzimy. A wiesz co, teraz możesz podejść, bo to jest coś inne rozwiązanie niż w zwykłych iglach. Więc pomniejsz maksymalnie i chodź na to wujka. Jak ma coś dobrego. Chodź i masz.
Tak wygląda wsadzanie w oczka tego stelażu, więc jest to coś innego niż rzeczy, które znam. Chcę zwrócić uwagę, że przez tą podłogę możemy najpierw sobie tropik położyć, gdyby padało, a dopiero później podpiąć sypialnię, więc jest to też rzecz, na której mi zależało. O. W ten sposób. I w teorii... To pewnie będzie dach. Tak. Chyba nam padać zaczyna, nie? Tak. To niedobrze. I w teorii... I wtedy to pomarańczowe będzie pewnie dachiem. Tak, o. Już widzisz ten kształt, czyli nic nie pokićkałem. To byłaby gitara. Teraz tak, jedna z tych rzeczy to jest sypialnia. My moglibyśmy rozłożyć od razu tropik, ale nie będzie wtedy widać kształtu sypialni, więc jedziemy po kolei. Jak to powinno wyglądać? To samo rozwiązanie. Coś mi uciekło. To tu. I teraz widać. Widać ładnie wszystko? No, nawet stodoła. Chyba przestało padać, nie? No, to fajnie. Fajnym rozwiązaniem jest montowanie to na te... Już wiem, co to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że filmik. Opla. I co teraz? To by była góra. Ale fajna. No, chyba tak. No fajna, wejdę tam. W ten sposób. Aż mi się zachciało tam wejść. Bez instrukcji można powiedzieć, że w miarę intuicyjnie nam to idzie. Szczególnie, że nie jest to zwykłe iglo. Iglo by było okrągłe. I by było wyjście inne chyba. Bo wiem, no chyba to się tędy o tak wchodzi. Tak, teraz mamy, zapinamy. To iglo! Bo to trzeba wtedy zapiąć. Nie, to iglo nie jest iglo, by było na dwóch przecinających się pałąkach, a tu masz takie prawdziwe UFO. No UFO takie? Ale mi to wygląda trochę na iglo. Nie, to wygląda jak na MSR za 2,5 koła, chłopczyku. To jest jak MSR za 2,5 koła. Tylko 3 razy tańsze. To są dwa wejścia? Tak, dwa wejścia, bo taki właśnie był plan, żebyśmy potrzebowali dwóch wejść. A, czyli wyjście i wejście, to trzeba sobie zaznaczyć wtedy. No i wygląda przestrzennie, nie? No. Trochę miejsca jest. I wejdziemy później? Jak zdejmiesz buty, żeby było czysto, to tak. To ej, to chyba tu się zdejmuje buty. Nie, tu się kładzie. No tak, dobra, nie będę ci ściemniał. Tak, to tutaj się buty zdejmuje i wtedy albo plecak można zostawić. Dobra, do rzeczy. To co nam zostało, możemy sobie przyszpilić. Lekciutkie aluminiowe. I to nie trzeba nawet młotem. No, nawet nie trzeba młotem. No to czy wystarczy, można nawet nogą albo tak przycisnąć. No z tą nogą to bym uważał, bo one są aluminiowe, więc bym się nie dziwił, że za którymś pomysłem z nogą. Żeby się mogły wygiąć. Tak, wygiąć. Jakby było bardziej grube i bardziej mocniejsze, to można chyba by było buta sobie. Jeszcze nie wiem, o czego jest tata Siemka. To się zobaczy. Też nie wiem. Dalej. Ta Siemka, no...
Też ją dobra. Nie potknij się o to, bo to na razie roboczo. Pójdę do ciebie tam. I tutaj. O, i tutaj. No fajnie. A, tutaj dublujemy system. Bez podłogi sam namiot też posiada tak zwaną apsydę, czyli miejsce. Ty, jak ja mówię apsydę, to byś pokazywał, że chodzi o apsydę. O. On też ma zdublowane i mamy na podwójnej grubości materiał przedszczonka, żeby nie uwalić wszystkiego. Patrz, można nawet chyba buty, jak pada deszcz. Tak, tak jest. Ostatnia rzecz, która nam została. Wejść do tego. Nie, tropik. Musimy rozłożyć tropik i w związku z tym ukończyć też rozkładanie namiotu. Czy to też się robi intuicyjnie? Muszę wcisnąć. Dobra, minęło kolejne minuty, więc tak, początkowa fascynacja przerodziła się w irytację. Młody operator się znudził, bo tu już ewidentnie przestało się coś, zaczęło się myślenie. Dobra, tak mamy rozstawioną sypialnię. I moment, w którym ja się zawiesiłem, to był moment nakładania tropiku, które było trzeba zahaczyć o te miejsca tutaj. Po jednej stronie wchodziło w miarę luźno, po drugiej stronie na tyle sztywno, że mówię, że na pewno tak nie może być. Więc pozwólmy sobie spróbować jeszcze raz. Fajne, jak się człowiek przyzwyczai, bo tutaj wszystko jest inaczej niż w najprostszym iglo. Więc doczepianie tropiku do reszty namiotu, do podłogi i do sypialni odbywa się przez takie śmieszne coś. Myślę, że jak się człowiek przyzwyczai, to może to polubi. Na chwilę obecną bardziej się trochę wkurzyłem, że nie jest intuicyjne i już chyba z 40 minut się z tym bawię. Więc tak samo tutaj. W tę stronę. I możemy teraz zacząć nakładać tropik. Cały też ambaras polega na tym, że miałem problem, żeby tutaj to było na środku tego. Ale mówię, to nie jest intuicyjne, mam nadzieję, że to jest kwestia nauczenia się. Więc teraz zapniemy sobie z tej strony. No to jest akurat na tyle fajne, że to nawet idzie zrobić jedną ręką. Prześledziować będziemy mogli sobie za chwilę, jak to się wszystko ponaciąga. Ale powiem tak, pierwsze rozstawienie, gdyby to było w terenie, w czasie akcji, w czasie deszczu, to by mi to szybko nie poszło. Dobra, wstępnie mamy to zrobione w ten sposób. I teraz ta najbardziej kłopotliwa rzecz. Mianowicie tutaj znajduje się do przyczepienia ten środkowy stelaż. Jedna strona wiem, że idzie bez problemu, no bo nie ma oporu z drugiej strony. O, tutaj to mamy, to byłaby gitara. Ale ja tutaj właśnie trafiłem na problem montażu tego ze strony drugiej. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. No dobra, muszę przyznać, że ten element wchodzi troszkę ciężko. Ważne, żeby było dociśnięte, bo ja zobaczyłem, że tutaj przy stelażu, jak rozkładałem, była mała szpara. Nie dosunąłem do końca wszystkich elementów, więc zwiększył się dystans, co powodowało, że trochę ciężko wchodziło. Niemniej jednak ten element tutaj wchodzi ciężko. Dobra, powiem, że nie jestem specjalnie dumny z tego, jak poszło. Tutaj może troszkę lepiej.
No dobra, no to tak, zamek standardowo kryty. Nie znajdują się tutaj żadne jakieś te foliowe okieneczka czy coś takiego, więc jak jesteśmy zamknięci, to nic nie widzimy. Zamek jest taki, jest takim fajnym tym, że jak się bierze do góry, to podwija nam się od razu, drzwi się podwijają, więc nie dynda nam to tak bezpośrednio na ziemi. Jak wspomniałem, wejście po jednej stronie. Mamy przedszczonek dla jednej osoby, co jest fajne, tutaj jest taki, to jest taki do zapięcia fartucha, żeby woda nam do środka nie padała. Na klips to mamy wyjście jedno, zameczek, wszystko jest mega, robi wrażenie w stosunku do mojego Kolemana, że to wszystko jest mega delikatne, więc mam nadzieję, że za cenę też zapłaciło się za jakąś tam rodzaj wytrzymałość. Nie udało mi się go idealnie naprężyć, bo teren nie jest za bardzo równy i jeszcze wypadałoby dać tutaj odciągi w postaci lineczek. No i niestety powolutku obowiązki rodzinne wzywają, więc troszkę mi się przedłużyło. O, więc to jest właśnie fajne, że odwijają nam się drzwi razem z materiałem. To samo rozwiązanie po tej stronie. O, i dzięki temu zrobiły nam się tutaj taki fartuch. Woda nie będzie w razie czego do środka leciała. Dużo miejsca w stosunku do Kolemana, który miał tylko jedno wyjście. Jest tego dwa razy więcej, ale jest tego razy dwa. Drzwi, żeby nie leciały na głowę, to tutaj mamy penteleczkę, więc możemy je sobie zawinąć i pętelką w pętelkę. Dobra, więc tak wygląda zamek dwustronny. I możemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Bo jak na konstrukcję, która tak mało zajmuje miejsca, to naprawdę widzę, że miejsca tutaj jest w opór. No, podłoga, tak jak mówiłem, jest uber cieniutka, trzeba uważać, żeby się na jakichś gwoździach nie porozkładać. Nawet pomimo, że jestem tu na podwójnej podłodze. Dobra, pierwsze wrażenie. Siedzieć można swobodnie, miejsce nad głową jest w opór. Ja mam 1,78 m, więc jeszcze kilka centymetrów można by mieć, dalej byłoby luźno. Namiot jest dwuosobowy, więc o, w ten sposób tutaj mogę mieć całą masę swoich półeczek i plecaka, z plecaka, ze swojego zasobnika piechoty górskiej. Jakby była druga osoba w postaci Moniki, to spokojnie też tutaj się mieści. I co najważniejsze, właśnie wejście z drugiej strony. Ona ma swoje tutaj oddzielnie, oddzielny przedpokój, więc swoje rzeczy może mieć tutaj, nie ma potrzeby. Tak jak w Kolemanie do tej pory było, że był mały przestrzonek, więc musieliśmy mieć wszystko w nogach. Przestrzeń na nogach nie jest jak w namiotach tunelowych, że namiot się kończy gdzieś tutaj. Jest tutaj pełnoprawna wysokość, można się bawić. Mamy tutaj do podwieszenia latareczki, jest haczyk. O, tutaj widzę, że mamy też siatkę na pierdoły. To jest fajne, to mi się podoba. Siatka na pierdoły jak najbardziej. I dwie kieszenie z boku dla każdej osoby, też na pierdoły, więc jest to w miarę zorganizowane. Mega duża ilość siateczki, więc kondensacja raczej nam nie grozi. Wrota po zamknięciu. Do tej części mamy materiał, ta część cała to jest siateczka. Jakbyśmy byli pewni, że nie będzie nam padało i nie byłaby wymagana sypialnia, to właśnie idea jest taka fajna, jak ma się tą podłogę, że rozkładamy sam tropik i mamy takiego namiototarpa. Więc myślę, że oprócz rozkładania, które nie jest intuicyjne i się będzie trzeba nauczyć, to środek jest uber fajnie pomyślany. Cztery może nie? O, mamy tutaj asystenta z drugiej strony, więc jak nie żona, to czyjeś dziecko może pomóc, że nam zaprezentować, że we dwoje się mieścimy, nie? Połóż się. O. No, bo jak na taką paczkę, miejsca jest w opór. A ja mam coś mówić? Nie, ty możesz być, a ja będę mówił.
Więc ostatnią rzeczą, którą musieliśmy pokazać w tym namiocie, jest fajna funkcjonalność w postaci tego, że gdy mamy podłogę dokupioną, to możemy rozbić sam tropik, nie potrzeba taszczyć ze sobą sypialni. O, tego nie trzeba brać ze sobą, nie? Ojej, przepraszam, zapomniałem o śledziach, że tam były śledzie. W związku z tym możemy zabrać do namiotu tylko tropik, tylko podłogę. Waga całości jest około 700 gramów i w związku z tym na mniej wymagające biwaki, jeżeli nie będzie komarów albo byśmy je ignorowali, możemy się cieszyć lekką wagą, dużą przestrzenią w środku. I to naprawdę dużą przestrzenią, nie? Szczególnie jak się ma poniżej metra. Ile ty masz? Metr? 40 masz? Chyba 30. Ile mam metrów? 30. Metr 30, więc mniej więcej tyle, co średnio zaawansowane UFO. Te takie szare z dużymi oczami. No i co? To byłoby na tyle. Namiot Trek 900, konstrukcja samonośna, dwuosobowy. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do następnego. Pa, pa. I już. I już, i tyle, nie? Tak się dostaje sławnym. To ty nagrywasz? Tak, końcówka, tu będzie muzyczka.